To była tylko ta małpka. Nie, nie, co ona taka szybka? Kurwa, żem spierdolił, ty. Jezu, jeszcze nie spierdoliłeś, ona się jeszcze goni pewnie. Będziecie gonić po dachu? A jak? Dobra, dawaj, na solo, w gardenie. Za domem. Polish English, kuźwa. Za domem ci wpierdolę. To jest Harumi w domu. Nasza ulubiona misja. Czy to jest, kurde, misja z powracającą nauczycielką? Harumi siedząc w szafie, obudziła się. Obudziły jakieś rozmowy najebanych ludzi. Powstrzymała się od krzyku w przerażeniu, kiedy to zobaczyła przez dziurę w klozecie. Właśnie siedziała w toalecie. Że to jest rodzina zadowolonej rodziny kiepskich pushibito. Pa, 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 pa. Nie, Boże, pa, 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 to nie, to, to nie ta. Kurwa, jak leciała muzyczka z kiepskich. Pa, 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 pa. To jest właśnie kiepski, no. Bo to było z czegoś innego, było pa, 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 pa. Nie, myślałem, że to będzie jakaś piosenka McDonalda czy coś. O, najebany stary. Córka go wspiera. Dobra, to dołączę się do nich. Escape from Abandoned House. O, jest drugi obiektyw tutaj. Znajdź jakąś lalkę. Co to jest? Bedet. I'm bedet. 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 Dawaj mi ten bedet, bedet. Dobra, ja obstawiam, że bedet to jest martwe łóżko. Okej. Okay. Bedet to jest zroszony. Zroszony, kurde. Masz znaleźć obsikaną lalkę? I tam ten dźwięk wody teraz u ciebie. Stary lał do pisuaru, więc może to jest... O panie, jak to idealnie przypasowało. A w ogóle ostatnio, jak myślałem jeszcze o tej misji, to miałem właśnie genialny pomysł. To jest to, żeby szukać archiwów w szafach. Bo można się rozglądać w szafie. Okej. Okay. Genialny pomysł. Skomentowała to. Dobra, ja wiem, że trzeba czekać tutaj. W sumie to tyle. Najgorsze jest to, że tutaj stara brzmi jak stary. I w sumie to nie wiesz, na kogo patrzysz. Więc, ale ja już jestem taki ogarnięty, że wiem. Bory, to jest babka kiepska. Nie no, babka. Ty właśnie nie ma Shibito na wózkach, co jest? Dajcie w DLC Shibito na wózku. To nie Silent Hill. A wiesz co, gramy na własną rękę. Nawet raz do poradnika żeśmy nie zajrzeli, o dziwo. No, to fakt. To jest niesamowite po prostu. W porównaniu z Grim Fandango idzie nam tutaj zdecydowanie lepiej. Pomimo tego, że kurczę... Zanim zaczęliśmy to ogrywać, to ja nieraz słyszałem, że tej gry prawie się nie da przejść bez poradnika. Ale odkryliśmy chyba dlaczego. W końcu. Bo ta gra ma takie dziwne, ukryte mechaniki też troszkę. No, jeżeli chodzi o te, patrzę na przykład na ten timeline, tak? I to, gdzie są po prostu te key stage, te wszystko, dlaczego to jest coś zablokowane, dlaczego nie ma drugiego obiektywu i tak dalej, i tak dalej. Jest parę takich mechanik, które faktycznie można nie odkryć i faktycznie gdzieś utknąć. Dobra, no stary ogląda... Chciał odpalić M jak miłość, ale stary nie opłacił kablówki. To były takie czasy, że w telewizji leciało pewnie śmiechu warte. O Boże, nie, śmiechu warte było straszne. To wiesz co, to jest trochę taki kurde YouTube dawnych czasów. O Boże, i te fejkowe śmiechy tam. Dobra, patrz, idą. Myślisz, że stary będzie lał do pisuaru i tam będzie lalka? Czekaj, ja muszę wyjść. Znajdź zroszoną lalkę. No, ona nie wie, jak użyć telefonu, no. Squirted doll. Dobra, wiesz co, ostatnio tego nie podniosłem. Tego graffiti. Nie podniosłem graffiti. Znaczy nie podniosłem, nie zajrzałem tutaj, no. Dobra, stara idzie walić w kotleta, więc to jest nasz czas. To jest ta godzina. Patrz, uwielbiam to.
No jest suspens. Suspensory. Suspensory się kurde wzięły przez oglądanie wrestlingu? No, niestety. Ten stary jest w saunie, nie? Tego w ogóle nie kumam. Ups. Kto tak krzyczy? To ja. O nie, złapuj! I jesteśmy dupie. Fuck, zjebałem. Czekaj, czy tutaj ten stary nie trzyma tej lalki jak się modli, czy coś takiego? Tam nie ma jakiejś lalki? Nie wiem, ktoś ma, pamiętam, że ktoś ma fajura w łapie. On ma fajura później w łapie. Czyli idzie do kibla. Nie, to jest głowa lalki jakaś. Ale to może to jest to. Czekaj, bo... to to? Czekaj, bo... To było Bidet. Nie, Bidet. O fuck. Najbardziej creepowa misja. To jest moim zdaniem chyba... Może to jest najlepsza misja w tej grze do tej pory. Jako, że już przeszliśmy praktycznie grę, no to nieźle. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam tego słowa. Jak się pisało, to... Bidet. Beadet. Beadet no... to są kurwa koraliki. Więc nie. Nie? Mój syn nie gra, bo się boi. Dokładnie tak. Ja tak, ja ogrywam tylko przygodówki, w których nie można zginąć. Nie, ale taka jest prawda, ty ogrywasz głównie jakieś horrory, a ja przygodówki. No tak, ale ty będziesz ogrywał niedługo, myślę, tą nawiedzoną zakonnicę. Tak, Nun Massacre, tak. Co jest? Jak mi stara zauważyła? Ja będę musiał się kurde zjarać do tego Nun Massacre chyba. No jakoś to pójdzie. Jej, jaka ona nawiedzona jest. Ale jak dobrze, że ja dostałem kurde łysym z Kalmar Gaming. Łysy z Kalmar Gaming. Don Wysoni to było. Don Wysoni. Don Wysoni, mafiozo z Sycylii. Kurwa, do tego nie było klucza, nie? Harumi, weź ich skop po prostu po jajach i tyle. To tak właściwie jak się zastanowić, dlaczego ja w to nie gram, bo też nie ogarniam PSX-a. No ja po prostu zawsze miałem dużo do czynienia z grami konsolowymi typu PS1, PS2 i większość takich gier, co będziemy ogrywać, a dużo mamy w sumie, to pewnie ja będę ogrywał. A Don Wilson będzie grał w jakieś pecetowe przygodówki, inne takie, co mamy zaplanowane. No bo, i jakieś horrory też. Bo po pierwsze ja nie ogarniam PSX-a, a po drugie ja nie ogarniam gry na padzie, więc to są dwa ważne czynniki, dlaczego ja nie gram w takie rzeczy. Dlatego musisz Dark Soulsa zagrać na padzie. Kurwa, zagram na kierownicy z pedałami. Dobre. To jest dobry pomysł, ty. Musiałbym tylko jeszcze jedną kamerkę sobie załatwić, żeby było widać też te pedały. Kamera LGBT. Kurde, no... powiem ci, że właśnie nie powinienem używać kurde stwierdzenia, żebym grał na pedałach, tylko grał na manipulatorach nożnych. Jakich manipulatorach? Co tak się mówi? Manipulator nożny? Tak, no bo przecież kurde na przykład, nie wiem. No wiem. Facebook banuje słowo pedał. Pedał, Twitch, słyszysz? Pedał. Chodzi mi o to, czymś co się naciska nogą, kurde, żeby jechać w samochodzie. No, brzmi niepoprawnie. Problem jest taki, że nie wiem nadal, gdzie jest ta lalka, nie? Może, a to nie chodzi o tą głowę? No właśnie tam się nie dało nic zrobić, wiesz? Okej. W ogóle jak ktoś coś na czacie napisze, to mi musisz przeczytać na głos, bo ja teraz nie jestem w stanie... Wiesz, jakby... Okej, że... Kurde, muszę sobie ogarnąć ten drugi monitor, który zresztą mam, tylko teraz nie u siebie po prostu. A... Żeby to wybrzmiało, ja drugi monitor mam dzięki twojej hojności. No widzisz. Tak to bym kurwa, pewnie też nie miał. Tylko Futon tu jest. To nie ten Futon tu. Nie to co, Red Dream. Red Dream od Dreamcasta? No, to jest chyba emulator Dreamcasta? Czy się, nie wiem, może się mylę. Okej. Może niektóre osoby też naciskasz nogą i wtedy biedny administrator nie wie co zrobić. Do masu. Dobra, teraz tak. Ja nie jestem pan Glapiński, kurwa, żeby wszystkich stopami naciskać. To była tylko ta małpka. Demon.
Nie, nie, co ona taka szybka? Kurwa, żebym spierdolił, ty. Jezu jeszcze nie spierdoliłeś, ona się jeszcze goni pewnie. Będziecie gonić po dachu? A jak? Dobra, dawaj, na solo, w gardenie. Za domem. Polish English, kuźwa. Za domem ci wpierdolę. To ona mnie ściga? Za house'em, I yo! Will fuck you twarz. Ty Harumi, mogłabyś szybciej biec, co na WF-ie cię nie uczyli? Jezu. Dobra, ostatnia szansa, schowam się za beczkami, może mnie nie znajdzie. Kurde, szybciej. Naczelny alkoholik, kurde, gdzie się chowa? Za beczkami. A, jak ona wyszła normalnie, przy szopie stoi. Ty, to teraz można kurde wbiec spokojnie na górę i jej tam nie będzie. No właśnie, tylko pytanie, czy ona wróci. Czaj. To co zrobić, tak? No dawaj, biegnij. Tylko żeby się nie zauważyło, proszę. Może? Ktoś jest na zewnątrz ogólnie? O! No, nauczycielki, no jest ona. No dobra, no to wiem, że jest ona, ale nie z tej strony. Dobra, ona jest za szopą, ty. Ale ja nie znam. Ja wiesz, jak ja powoli się wspinam? Pytanie, jak ona szybko tam pójdzie. O, shit. Aha. Właśnie ona tam idzie. I ona wraca. Właśnie pytanie, czy ona teraz wraca, czy jeszcze nie? Wraca? Kurwa, nie wiem, czy ona idzie naokoło domu. I ona jedzie. Ty, nie, ona ta sama. Ty, czy ja normalnie oszukałem grę? Zbejtowałeś ją, kurde, i... No? Ja oszukałem grę, normalnie ona za mną wyszła i teraz nie umie wrócić. LOL. Ale... Taktyka normalnie. Robiło się jako kurde bug tester. A, ona łazi teraz po podwórku, a ja... No nie, Harumi się zmęczyła. Nie w takim momencie, Harumi. Dobrze, wytrzyj nosa, lecimy. Jakby to było polskie dziecko, to faktycznie bym stwierdził, że mogła nie chodzić na WF, bo miała co chwilę kurde zwolnienia lekarskie. Nie no, w podstawówce to się chodziło. To w liceum się zawsze miało zwolnienie. No w gimnazjum też. Znaczy ja nie miałem akurat, no, ale wiem, że mnóstwo osób miało. Kurde na... Ja chodziłem do sportowego gimnazjum, no to tam raczej nie. Sportowe gimnazjum, połowa klasy, zwolnienie na WF. Mam zwolnienie na wrośnięty palec, ten paznokieć w lewym oku. Ty, ale zobacz, jak ja normalnie oszukałem, normalnie bym tego nie mógł sprawdzić. Albo ty, to trzeba było tak zrobić. To dobrze, że ona cię zobaczyła. Dobra, archiwum jakieś znalazłem. Patrz, tutaj normalnie jakieś sukienki. Piękny 2,5D strój. 2,5D. Piękna tekstura 2,5D. Różowa komoda. Harumi. Comic books. Harumi komoda. Dobra. To moja komoda. Ej, sprawdzałem w tą szafę, ta. Ej, dobra, ale nadal nie wyjaśnia to lalki, nie? Dobra, więc to próbuję sobie przypomnieć, co było drugim tłumaczeniem tego bidet. I nie wiem, to, bo to było zroszone, a to drugie kojarzy... tłumaczenie było jakieś perłowe chyba, czy coś takiego. Perłowa lalka to może jakieś takie koraliki analne. Trzeba znaleźć starej. Różaniec? Jak to się tu patrzy na drzwi? U mnie osoby na koniec liceum były nieklasyfikowane, bo nie chodziły na WF. No. Bywały i takie osoby. A, i to... patrz, stary! Naprawia włosy pralkę. Myje. Pralkę naprawia, się... kurde. Włosy myje. Pralkę naprawia, stara go wykopała. Dobra, gdzie ta lalka? W klopie? Czy my rozkminialiśmy kiedyś znaczenie słowa pisuar? Czy to jest połączone pis i urine? Ale po angielsku się nie mówi pisuar, nie? Tylko po polsku. Ale wiesz, to może być taka spolszczona wersja czegoś angielskiego. Nie wchodź tam! No jak on... Tam, przecież tam pralki nie ma, ty no mówię, że włosy myje, pa. Pa. Z pajurem w łapie myje. Niezłe kapcie. Prawdziwy kiepski. To Wojtek jesteś, kurde... Początek, skończyłeś liceum pewnie i początek
studiów. Oj, nie chcę się ze starym w łazience zamykać. To nie ksiądz, nie chce tego. Ty patrz, wszyscy się zbagowali, już nikt nic nie robi. Stary myje włosy, a stara się patrzy na drzwi. Zbagowałeś grę? To jest idealny moment, żeby wszystkiego poszukać. No wiem właśnie. Tylko, że kuchnia jest zamknięta, to jest trochę chujowe. Czy jakieś opóźnienie na tym? Czekaj, a tutaj za... Kurde, myślałem, że za tą sofą z Brazers coś będzie. A tu nic nie ma. Tak, łysy z Brazers. Jakby tam był łysy, to by było straszne. Dobra, jeszcze pozostaje tylko iść w eksplor tutaj. No powiem ci, że z tą lalką... No nie wiem. Wiesz co, sprawdziłem już całutką chatę i naprawdę nic tu nie ma, więc... Tu muszę iść na zewnątrz. Dobra, wiesz co? Pytanie, czy coś się zmieniło w tej misji od ostatniego momentu po prostu. Wiesz jak to jest w tej grze. Tak, to tak nagle coś będzie otwarte. Powtarzasz misję, tak, powtarzasz misję i nagle na przykład, może nie, może tam te drzwi, bo jest jeszcze ten taki domek jakby. Może tam jest coś. Jeszcze tutaj sprawdzę, kurde, bo nic nie wiadomo. I może wychowawczyni jak przyjdzie, zacznie się napierdalać z tom oko. Wtedy będzie prawdziwe solo. Czemu wystawiłeś mi pałę? Znaczy, dobra, źle zabiło. Dobra, gdzie ta lalka, ludzie? Ludzie, pomocy. No jedyne co mogę jeszcze zrobić, to sprawdzić tutaj, czy jest ten domek otwarty i mogę tam pójść na schody, żeby wychowawczyni przyszła i tyle w sumie. Nic więcej już nie ma tutaj. Idę na schody, żeby wychowawczyni przyszła. Nie biegaj po schodach. To woźna. Nie, no to musi no być i co będzie? Kurde w środku. No dobra, nie, zaczynam mówić, że... Musi być w środku, ale tutaj to może być mówię dobrze, kurde, na drzewie. No wiem właśnie. I powiem ci, że tego nie ma nigdzie. No tu jest coś fajnego, takie czerwone, jakby można było otworzyć na dole. I stali mnie... Przez okno się wypatrzył? Ty kurwa, on wyjdzie? No nie, mów mi, że on wyjdzie na zewnątrz, czy coś. Ty, co to jest takie, co wygląda jak syp przed tobą? Okay. Nie wiem, wrócił chyba. To nie ma z tym interakcji, aha, wiesz? Dobra, no wyglądało podejrzanie. Kurde, dobra, ciul, idziemy stąd chyba, bo to nic nie ma, no. Ty, no ale teoretycznie co? Wszystko zrobiliśmy, nie było ani żadnego key item, ani nic takiego do tej misji, wszystko było teoretycznie odblokowane. No tak, no. No nie. A jak ona idzie? Człapie. Ma idealną pozycję do twerkowania. Ona jest gotowa. W każdym momencie. No dobra, dobra, to plan jest taki tu. I'm ready to do twerk, 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 twerk. Twerk, 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 twerk. Don't go off by yourself anymore. Nać pana ibuprofenem. Ciekawe, ile trzeba ibuprofenu wziąć, żeby się naćpać. Nie wiem, ale widać efekty. Kurwa, goni mnie. Dobra, Harumi, musisz. Pokaż. Nie łap mnie za nogę. Dobrze, idź stąd. Co, będą się napierdalać? A wiesz co, i tak chcę chyba skończyć tą misję, żeby się zapisały te archiwa, co żeśmy znaleźli, nie? Mhm. Zobacz, normalnie, ile rzeczy. Dziwne UFO graffiti. O, znowu. A to jest to, co było wcześniej? A. Z wcześniejszej misji? A, to co ona znalazła, ten dziennik. Napisany przez... Pokojówkę. Pokojówkę. Mate, to chyba pokojówka, sobie pamiętam. Co? What? Że to jest Velon? Chodzi o Velon? Został dostarczony? Czekaj, ja się próbuję to zrozumieć. Tak mi się wydaje. Ja muszę wejść w tłumacza znowu. Wiem, że to jest wielki honor być wyznaczoną. Bridal gown, ale... to jest po prostu suknia ślubna.
Okej, cała suknia. Suknia. Ale kiedy pamiętam. Sukwaś. Ona za kilka dni opuści ten świat, nie mogę spojrzeć jej w oczy. Była przygotowywana do tego od momentu urodzenia, ale jednak. To jest straszne. A i to jest ten testament. Testament, no nie wiem, czy to. No, no dobra, może. Will to mi się kojarzy, że jest testament. No w sumie rzeczywiście, tak to można chyba tłumaczyć, no. Porażka ceremonii spada na mnie. Poświęciłem swoją egzystencję szukając. A, to jest to, ta jego. A że to było tak głupia ta jego notatka na temat. Tak, znalazłem odpowiedź na życie wieczne i tam były jakieś bazgroły. Stary. No i spokój, jest naśpany i ibuprofenem, pamiętaj. A nie, czekaj, to jest zostawione przez jego. Przez jej ojczyma. Nie jej, tylko jego. A, jego, sorry. To jest ten doktorek. Bo gramy Harumi, więc. No wiem. Czyli ten doktorek jego ojczym chciał po prostu, wiesz, żeby on kontynuował jego te. Dziedzictwo. Kontynuuj moje dziewictwo. Ja jestem dziewicą i cię urodziłem. Znaczy, matka się urodziła. Synu, urodziłem cię. Znaczy ten, matka cię urodziła. Powiedziałbym głupi żart, ale boję się, że będzie słychać na kolu. Na konferencji. Dobra, ona idzie ze schodów. Musimy, one muszą teraz skoordynować, to wiesz. To dźwięki. Tak, zamknij oczy i wczuj się w postać. Ojej. No nie, jedna idzie w tą, druga w tą. To nie ma sensu. Musisz czekać. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby iść. Nie ma dobrego momentu, żeby iść. Ale powiem, że smutno mi, że nie znalazłem tej lalki. No ale co ja mam zrobić? Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, mam te archiwa, to w sumie jestem w miarę zadowolony z tego. No, przynajmniej tyle. Ty, no co? Co? Ej, no kurwa, to jest locked. Czy... A no co? To jak? Przecież nie pokazywało wcześniej chyba. Czy mi się wydaje? Też mi się tak wydaje, że nie pokazywało. Mi się wydaje, że... Aż sprawdzę później na nagraniu, nie? No to ja szukam tej lalki, a ja tego zrobić nie mogłem. Dobra, czy... mamy archiwa. Ty zobacz, aż są dwie misje wymagane. What the fuck? Objął Usuta. Szukaj w pobliżu tabako shop. Ty, w ogóle zobacz, jak ta mapa pięknie wygląda, kiedy oni jeszcze nie zbudowali tego gówna. No. Boże. Nawet ja bym się tu rozeznał. To zobacz, ile w ogóle rzeczy w tej misji było do zrobienia. To jest jedna z pięć, to jest druga misja. To jest akurat twoje bongo. No nie byłeś w stanie tego wyczaić wcześniej, to na pewno. Zwłaszcza, że... O, a to jest ten list, tego nie chcę podnosić. Wait here. No nie, idź mnie stąd. Patrz, jak ci świecę po oczach. Idź mi stąd. Ty słyszałeś to? Co? Co? O czym ty mówisz? Jo. Co ty słyszałeś? Pamiętasz? No jak jest ta misja w szkole, co Harumi krzyczy. Pani taka, to biją mnie. Mhm. Nie? Do Majka. No to jest w tej misji Tymona trzeba wejść na wieżę, żeby tego posłuchać, nie? No. I teraz słyszałem to samo. Ty słyszałeś to? What? Było słychać to, tak cicho strasznie to było, ale było słychać głos Harumi. To ja tego nie słyszałem, okej. Yo! Kurwa, to może trzeba to usłyszeć po prostu, tylko gdzie mam wejść niby? Nie, i teraz będę człapać. To jest najgorsze. Po co oni w ogóle dali to kucanie w tej grze, ty? Kto to wymyślił? Raz się przydało. To jest after me. No nam ściemnia mi w ogóle, ty.
Ale tu nie można wejść, nie? A i to można, nie. I to można otworzyć tym kodem, który jest po lewo od tym. No właśnie, ale on nie chce w ogóle tego zobaczyć. Chyba, że zobaczysz kod? Nie, nie da się w ogóle, nie ma interakcji z tym. A on tutaj, nie mam czasu się tym bawić. Może ktoś go goni. Spróbuję... Gun? What the fuck? To jest snajper? On jest na tej wieży. Ty, ale to jest chujwe, bo on się patrzy w stronę tego tabako shop. Powiem ci, że tutaj są tylko te dziady. No i co, co tutaj mam coś zrobić? Kuźwa, nie wiem. Chyba, że naprawdę trzeba tutaj przyjść, kiedy Harumi tam słychać, czy coś. Nic. No to jest ostatnia rzecz. Nic. What? Dobra, czekaj, jeszcze tutaj sprawdzę. Okej. Sporo? Zapisać to? Chyba będziemy za chwilę to robić, jak mi się wydaje, ale zapisz. Dzień drugi, pierwsza. Dzień drugi, pierwsza. No dobra, czyli tam był klucz. Kurwa. Dobra, cicho tam. 20 ale to było podejrzane z tym, że tam było słychać Harumi. Nic to nie szkodzi. Nie, to czekaj, to ona krzyczała o drugiej w nocy. A ja grałem o której? O północy. No nie, dobrze, to jest ta sama godzina. A. No, to jest to jednak. Kurczę, ty to było słychać? Myślisz, że to ma jakieś znaczenie, czy nie? Powiedzieć ciężko mi stwierdzić. Dobra, czekaj. Może to jest taki, wiesz, po prostu miły dodatek, powiedzmy. No poszukaj, możesz... zajrzyj do storium z Miyako. Mm-hmm. Find the submerged key. To jest storium. Dobrze. Niech ona idzie ze mną w takim razie. Tu przyjdzie dziad? Dziad. Aha. No przyszedł. No dobra, no przyszedł i poszedł. Wreszcie tu wchodzimy. Yes. Jo. Co tutaj w szafie się chowa? Jaka kamera w ogóle, what the fuck? Widzę jakiś archiwum. Archiwum Mix. What's going on here? Let's go. Dummy. Mhm. Someone broke through? Hide, shout, wait. Sam wiesz, to kurwa złamał. No właśnie, sam to rozjebał i mówię, i ktoś to rozjebał. Boga, to jest ślepa. Co za geniusz ty? I ona tak... Co jest, słyszałem coś, on ktoś właśnie rozjebał podłogę. Dawaj, ja, coś tu jest? Przepraszam bardzo. O, ona tutaj musi przyszła wejść, nie? Ona może tu... Jo, no co jest? No i co, i nic się nie wydarzyło. A możesz ją zawołać? Tutaj? No właśnie, ona nie chce tutaj wejść z jakiegoś powodu. I hide nie działa. What? 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 Co się wydarzyło? Nie wiem. Forget it. Przeskoczyła przez dziurę. Ona przeskoczyła przez dziurę. No. Wypadł jej koralik analny i wpadł do tej dziury po desce. I teraz Harumi będzie mogła go wyciągnąć. Ej, to wygląda podejrzanie, powiem ci. Ta pozycja? Ta pozycja wygląda podejrzanie, słuchaj. Come here. Dobra. To ona mówi? Powiem ci, że to... Come here? Powiem ci, że... To jest dobra miejscówka, żeby ona się tu kampiła, nie? To jest akurat zajebiste, zobacz. Cox. Nikt tu nie włazi. No. Przynajmniej nie powinien.